Dzień dobry, nazywam się Weronika Przecherska i jestem doktorantką Wydziału Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz analityczką DELAB. Mam przyjemność poprowadzić trzecie już seminarium z cyklu Cyfryzacja pod lupą nauki. Seminaria są organizowane w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza i podczas naszych spotkań wraz z zaproszonymi gośćmi analizujemy zagadnienia związane z nowymi technologiami, innowacyjnymi metodami analizy danych czy transformacją cyfrową. Naszym celem jest budowanie przestrzeni współpracy pomiędzy uniwersytetem, akademią, sektorem publicznym i biznesem. Podczas tych cyklicznych spotkań młodzi naukowcy dzielą się wynikami swoich badań oraz mają okazję podyskutować o nich z zaproszonymi ekspertami. Kalendarium naszych najbliższych spotkań i dotychczasowe efekty naszej pracy znajdą Państwo na stronie DELAB UW. Partnerem merytorycznym projektu jest Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji, a nasze działania wspierają również Wydział Socjologii i Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Nasz dzisiejszy prelegent to Krzysztof Giodi, który w ramach swojej pracy naukowej zajmuje się najmem krótkoterminowym w dużych miastach europejskich. Airbnb, bo to tę platformę bada Krzysztof, stworzyło zachętę do inwestowania w nieruchomości i wykorzystywania ich w celach turystycznych. W swojej analizie Krzysztof analizuje wzorce przestrzenne Airbnb w Barcelonie, Berlinie oraz Londynie. Przygląda się różnicom w ofertach należących do gospodarzy profesjonalnych i nieprofesjonalnych. Z badań Krzysztofa wynika, że to właśnie oferty należące do tych profesjonalnych gospodarzy są częściej skoncentrowane w centrach miast, a ich położenie w większym stopniu zależy na przykład od atrakcji turystycznych. Krzysztof pyta jednak nie tylko o lokalizację i ceny. Zastanawia się także, czy usługi Airbnb to rzeczywiście ekonomia współdzielenia i czym różnią się one od usług hotelarskich. W swoim badaniu wykorzystuje narzędzia data science, takie jak m.in. web scraping oraz metody ekonometryczne i metody przestrzenne. Badania Krzysztofa komentować będą dzisiaj Joanna Erbel i doktor habilitowany Piotr Wójcik. Joanna Erbel reprezentuje Coop Tech Hub, czyli pierwsze w Polsce Centrum Technologii Spółdzielczych oraz Laboratorium Rynku Najmu. To socjolożka, działaczka miejska, ekspertka od spraw mieszkaniowych. Założyła Fundację Blisko, która zajmuje się wspieraniem aktywności lokalnych i tworzeniem wiedzy na temat innowacji mieszkaniowych. Koordynowała również pracę nad przygotowywaniem polityki mieszkaniowej i programu Mieszkania 2030 dla Miasta Stołecznego Warszawy. Jest autorką książki Poza własnością, stronę udanej polityki mieszkaniowej oraz współpracuje z Fundacją Atypowi, która działa na rzecz neuroróżnorodności. Doktor habilitowany Piotr Wójcik to adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwent studiów ekonomicznych na UW i Katolickim Uniwersytecie w Lovanium w Belgii. Jest pomysłodawcą i animatorem grupy badawczej Data Science Lab na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Naukowo zajmuje się analizami regionalnych nierówności i konwergencji oraz finansami ilościowymi. W swojej pracy wykorzystuje zaawansowane narzędzia ilościowe, między innymi algorytmy uczenia maszynowego. Spotkanie chcielibyśmy podzielić na dwie części i po prezentacji Krzysztofa będziemy mieli okazję poznać perspektywę aktywistki, ekspertki w dziedzinie spraw mieszkaniowych Joanny Erbel. Jeżeli mają Państwo pytania, proszę wpisywać je w Q&A, a na podsumowanie tej pierwszej części debaty postaram się zadać jak najwięcej z nich. W drugiej części badania Krzysztofa będzie komentował profesor Wójcik. Również na zakończenie tej części zbiorę i zadam pytania, które skierują Państwo do naszych panelistów, do naszych prelegentów w Q&A. Ja dziękuję na razie za uwagę i udzielamy już ekranu Krzysztofowi, który będzie mówił o swoich badaniach. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo za ten wstęp. I też oczywiście dziękuję prelegentom za udział i bardzo czekam na rozmowę. Więc Weronika już zdradziła kilku elementów badania, więc od razu mogę wskoczyć
do moich artykułów, więc mam przyjemność zaprezentować główne wyniki mojej pracy doktorskiej. I Airbnb jest często wymienione w kontekście ekonomii współdzielenia. Ekonomia współdzielenia ogólnie jest w kontekście szerokiej dyskusji. Dosyć ciężko jest go zdefiniować. I dlatego, żeby wyodrębnić ekonomię współdzielenia od tradycyjnej biznesowych transakcji, cenię definicję Frankena i Milana, którzy definiowali to jako udostępnienie niewykorzystywanych zasobów, czyli jest bardzo duży nacisk na aspekt niewykorzystywania zasobów, czyli w przypadku Airbnb wynajem pokoju we własnym mieszkaniu, czyli możemy mówić o ekonomii współdzielenia w przypadku Airbnb, kiedy jestem w posiadaniu mieszkania i mam w nim właśnie wolny pokój, który mogę udostępnić. Innym dobrym przykładem jest BlaBlaCar, kiedy jadąc gdzieś mam wolne miejsce w samochodzie i kogoś zabieram. I dzięki temu ten niewykorzystywany zasób będzie właśnie lepiej wykorzystany i jest wytwarzana wartość. I warto sobie przypominać początki tego ruchu w okolicy 2008 roku. Z jednej strony to jest ten trend technologiczny, czyli dzięki masowej adopcji smartfonów w łatwy sposób możemy się połączyć z innymi osobami, których nie znamy i z nimi współpracować. A z drugiej strony też to jest okres światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, kiedy dużo osób właśnie ceniło albo był w takiej sytuacji, kiedy dodatkowe dochody były potrzebne. I Airbnb stał się globalnym sukcesem. On jest na całym świecie dostępny praktycznie, są miliony ofert. Nawet trwająca pandemia nie wywołał jakichś takich bardzo istotnych krzywd. Airbnb zaliczył udany debiut na giełdzie. Obecnie wartość rynkowa to jest kilkakrotna większa niż przy dużych sieciach hotelowych, takich jak Marriott, i ogólnie zgarnia, tak według szacunków, około 1/5 dochodów za noclegi w Stanach Zjednoczonych. Czyli to jest naprawdę największy gracz na rynku turystycznym. Natomiast, tak jak Weronika już to wspominała we wstępie, to wytworzyło rozmaitych lokalnych problemów. Czyli stworzył potężną zachętę do inwestowania pod wynajem długoterminowy. Nastąpiło przekształcenie zasobów mieszkalnych pod wynajem długoterminowym dla turystów i nastąpiła profesjonalizacja, czyli pojawiły się inwestorzy, agencje do zarządzania nieruchomościami i nastąpiła taka stopniowa wypieranie lokalnych mieszkańców z różnych okolic w mieście. To skutkowało z rosnącym kosztem najmu, rosnącym kosztem mieszkań. Już zaczyna być całkiem bogata literatura naukowa wokół tych zagadnień. Nawet możemy mówić o Airbnbizacji poszczególnych dzielnic, taki wzrost gentryfikacji, właśnie wypierania lokalnych mieszkańców, wykupienie całych bloków mieszkalnych i stworzenie takich quasi hoteli. I właśnie te podstawowe problemy organizowali moich pytań badawczych, czyli z jednej strony w jakim stopniu możemy mówić w przypadku Airbnb, że to jest częścią ekonomii współdzielenia? Czy Airbnb ogólnie stanowi konkurencję dla hoteli, czy być może on targetuje zupełnie innych klientów? Jaka jest o lokalizacji, czy to w cenach Airbnb, czy właśnie co determinuje tych wzorów przestrzennych?
i czy te wzory przestrzenne się różnią od tradycyjnych hoteli. To są te takie główne zagadnienia, których adresowałem w moich badaniach. I właśnie możemy rozpocząć przygodę z wynikami. Czyli pierwszy artykuł powstał jeszcze w 2017 roku i w nim zmapowałem Airbnb w Warszawie. I wtedy było około 4,5 tysiąca ofert. Teraz jest właśnie nieznacznie więcej niż wtedy i to jako wynik pandemii ten wzrost, który występował w ostatnich latach, został zniwelowany, czyli nastąpiło taki wzrost do około 6,5 tysiąca ofert, teraz to zmalało na nieco niższy poziom. Natomiast te główne wnioski są niezmienne, czyli z jednej strony około 80% ofert to są całe mieszkanie, a nie prywatne pokoje lub pokoje współdzielone. A z drugiej strony większość ofert jest oferowany przez gospodarzy dysponujący z kilkoma ofertami. Szczególnie liczna jest ta grupa ofert, które należy do gospodarzy, którzy mają więcej niż 4 ofert. To jest prawie 1/3. A oferty, które należą do gospodarza, który ma wyłącznie jedną ofertę, stanowi mniejszość. Często tych ofert nazywamy single listings, czyli jeden gospodarz, jedna oferta, a z kolei tam, gdzie jest więcej ofert, często jest to określone jako multi listing. Czyli podsumowując, mamy taki dosyć dużą dominację całych mieszkań i profesjonalnych gospodarzy, którzy dysponują z kilkoma ofertami. I w następnym badaniu już porównywałem Warszawę do innych miast europejskich, do Paryża, Berlina oraz Barcelony. I na tle tych miast już możemy mieć taki bardziej ogólny obraz, jak Airbnb wygląda. Po pierwsze, nie tylko w Warszawie jest taka duża dominacja całych mieszkań, tylko też w Paryżu, też jest około 80%. No z drugiej strony w Berlinie oraz Barcelonie udział takich ofert jest znacznie mniejszy, w okolicy 40%. A jeżeli patrzymy tylko na całe mieszkania i jaka jest ta struktura właścicielska, to warto zauważyć, że w Warszawie to jest 41% te gospodarze, którzy dysponują z ponad 3 ofertami, a na przykład w Paryżu lub w Berlinie ich udział osiągnie mniej niż 10%, czyli nawet na tle takich dosyć turystycznych miast, no Paryż to jest numer jeden rynek Airbnb, to Warszawa się jawi jak i taki mocno sprofesjonalizowany rynek. I to też odzwierciedla nam trochę tą konkurencję z hotelami, czyli na tych slajdach porównywałem rozkład cen w poszczególnych segmentach i zauważyłem, że te segmenty na Airbnb oraz hoteli w taki dosyć intuicyjny sposób nakładają się na siebie. Na przykład ceny całych mieszkań, czyli czerwona linia, on jest bardzo podobny do rozkładu cen hoteli, który jest tą czarną linią, czyli całe mieszkanie i hotele są w bardzo podobnych cenach. W podobny sposób można rozpatrywać konkurencję między prywatnych pokoi, dzielonych pokoi z hostelami, czyli to one są z kolei w podobnych segmentach cenowych, co sugeruje, że i hotele, i Airbnb, i hostele, czyli każdy w swoim segmencie, strzela do podobnych klientów, szuka klientów, które mają podobną skłonność do zapłacenia za nocleg, czyli ta substytucyjność między tymi usługami, to jest dosyć wysoki. I będziemy o tym jeszcze mówić w następnych elementach prezentacji,
Czyli z jednej strony widzimy, że mamy całe mieszkania, że są profesjonalni gospodarze, a teraz będziemy trochę się skupić na lokalizacji. I jeżeli chodzi o Warszawę, to jest bardzo duża dominacja ofert w okolicy centrum, w okolicy Pałacu Kultury, czyli około 75% ofert właśnie jest w takim kręgu 4,5 km od centrum. I podobnie jest bardzo wysoka koncentracja wzdłuż linii metra. Czyli znowu to nam trochę sugeruje, że mamy do czynienia z takich ofert biznesowych, gdyż te rozkłady, jeżeli chodzi o przestrzenny obraz, nie za bardzo koreluje z faktycznym rozprzestrzeniem się zasobów mieszkalnych. Czyli powinniśmy jednak widzieć taką dominację dzielnic typu Ursynów, gdzie mamy bardzo wysoki udział zasobów mieszkalnych, a tak nie jest. Faktycznie wszystko się skupia w okolicy centrum lub z jakimiś wyjątkami wzdłuż linii metra. I jak popatrzymy na te wspomniane miasta, to z kolei mamy trochę inny obraz, czyli w tym przypadku te obrazki pokazują nam koncentracje przestrzenne. Ta niebieska to jest koncentracja Airbnb, czerwony jest koncentracja hoteli. I od razu możemy zauważyć, że w Berlinie i w Barcelonie w taki fajny sposób Airbnb się rozszerza w mieście. On jest obecny w takich bardziej peryferyjnych dzielnicach, tam gdzie hoteli praktycznie nie ma. Czyli Airbnb rozszerza tą ofertę turystyczną. Z drugiej strony to w ogóle nie występuje w Warszawie, czyli w Warszawie to hotele są bardziej rozciągnięte w mieście, a Airbnb jest bardzo skoncentrowany w samym centrum. I to jest właśnie znowu taki sygnał, że warszawski rynek jest nieco inny niż te już może nieco kontrolowane miasta. Czyli widzimy, że jest jednak we wszystkich miastach, również w Barcelonie i w Berlinie, widzimy, że to jednak oprócz tego, że są w peryferii, to jednak ta koncentracja jest również bardzo silna w centrum. I postanowiliśmy w następnym badaniu zbadać, jaka jest ogólnie rola atrakcji turystycznych, czyli okej, wiemy, że w centrum jest dużo ofert, ale być może intuicja podpowiada, że to jest spowodowane przez dostępności atrakcji turystycznych. I na podstawie literatury stworzyliśmy indeks, który mierzy dostępność atrakcji i ten indeks składa się ogólnie z dwóch składowych. Z jednej strony mamy liczbę recenzji dla atrakcji, czyli im więcej jest recenzji, tym jak dana atrakcja jest popularna, tym ważniejszy on się staje w ostatecznej formie indeksu. A z drugiej strony liczy się dystans między mieszkaniem a atrakcją, czyli im bliżej jestem do atrakcji, tym więcej punktów ta dana mieszkanie otrzyma. Indeks jest sumą oczywiście tych poszczególnych punktów za wszystkie atrakcje w danym mieście. Czyli na podstawie tego już mamy taki bardziej skrupulatny obraz, jaka jest faktycznie, powiedzmy, atrakcyjność danej lokalizacji. I właśnie na pierwszym wykresie zmapowaliśmy ten indeks dla Lizbony, Rzymu, Londynu oraz Paryża. I możemy zauważyć, że oczywiście ten indeks ma większe wartości w samym centrum miasta, a z drugiej strony ceny Airbnb to jakby idą w parze, czyli oni też są głównie w centrum wyższe, czyli możemy podejrzewać, że nakładając te dwa obrazy na siebie uzyskujemy wysoką korelację.
I właśnie współautor badania Łukasz Navarro przygotował takie wizualizacje, które pokazują nam obydwa atrybuty, czyli wysokość kolumny to jest wartość indeksu, a kolor jest, oznacza cenę. Im ciemniejszy jest kolor, tym droższa jest oferta. No i możemy zauważyć, że wysokie słupki idą w parze z wyższą ceną, czyli warto ten trop rozwinąć. I właśnie to zrobiliśmy w analizie opartej na regresjach, czyli kontrolując podstawowe atrybuty, takie jak dystans, jak wycena, jak oceny użytkowników, jak rozmiar mieszkania. Też zawieraliśmy trzy zmienne o lokalizacji: dystans do centrum, dystans od stacji metra i nasz autorski indeks. I wyniki pokazywali nam ciekawe zjawisko. Czyli z jednej strony nasz indeks jest, okazało się, najlepsze do mierzenia właśnie roli lokalizacji w cenach, czyli współczynniki są prawie zawsze istotne i właśnie dodatnie, czyli im większy jest indeks, tym wyższa jest cena. A z drugiej strony dystans od metra lub dystans od centrum często jest nieistotny i czasami też współczynnik ma inny kierunek niż byśmy to chcieli, albo jak intuicja to podpowiada, typu w Paryżu oddalając się od centrum będziemy mieli wyższe ceny według wyników. Prawdopodobnie występuje to przez jakąś specjalną dzielnicę, która jest w taki sposób umieszczone w mieście. No ale mamy też podobne wyniki dotyczące dystansu od metra, czyli czasami oddalając się od metra będziemy płacić więcej. Więc ten indeks atrakcji z kolei zawsze ma odpowiedni kierunek i ma całkiem dużą wartość. Żeby to określić właśnie w już wartościach numerycznych, to jeżeli na przykład w Paryżu mamy do wyboru dwa mieszkania, które są identycznie, natomiast różnią się od lokalizacji, jeden ma na przykład 10 punktów wyższy indeks, to zapłacilibyśmy wtedy za dwa dni około 56 euro więcej. Więc otwiera się nam taki dosyć duży premium za lokalizację, co następnie otworzy oczywiście szereg pytań, czyli co determinuje gęstość ofert w mieście i czy są jakieś istotne różnice między wzorami dotyczące hoteli. I właśnie w tym ostatnim badaniu, który obecnie jest jeszcze w formie takim draftowym, jeszcze mało osób widziało tych wyników, zbadałem właśnie klastry. A klastry to są, powstają wtedy, kiedy sąsiadujące dzielnice będą mieli podobne wartości, czyli w tym przypadku badam, jaka jest liczba pokoi na kilometr kwadratowy i możemy rozróżnić dwa podstawowe rodzaje klastrów. Te czerwone to są klastry z wysoką koncentracją Airbnb, klastry typu HH, a z drugiej strony mamy też niebieskie klastry, gdzie jest niska koncentracja Airbnb. To są klastry typu low-low i jeszcze są takie dzielnice szare, gdzie nie ma istotnego związku statystycznie. Na obrazku jest sytuacja Airbnb dla Barcelony i na nim widać, że Airbnb jest mocno skoncentrowany w centrum. Tam jest klastr z wysokimi wartościami, a na peryferiach jest oczywiście z niską koncentracją. Czyli to nam trochę potwierdza, że właśnie Airbnb trochę zabiera miejsce od mieszkańców w centrum miasta. I szczególnie jak
identyczną metodą porównujemy klastry dla hoteli, to widzimy, że w przypadku hoteli te klastry o wysoką koncentracją są mniejsze. Jest ich mniej i też ich obszar jest mniejszy, czyli Airbnb był w stanie w Barcelonie bardziej spenetrować ten centrum i zabierać ogólnie mieszkanie. I mamy też podobne wnioski w Berlinie oraz w Londynie, czyli czerwone dzielnice są większe i jest ich więcej w przypadku Airbnb w centrum miast. No i teraz nastąpi to pytanie, czy Airbnb jest warte, czy jest tyle samo warto, co Airbnb, czyli czy jest jakaś różnica między single listings, czyli jedna oferta na jeden gospodarz, przeciwko ofert biznesowych. W tym przypadku badamy ofert, które należą do gospodarzy, którzy mają minimum 5 ofert. Ta grupa już charakteryzuje się z wysoką liczbą rezerwacji. One też są udostępnione przez większość roku, czyli to jest taki mocno sprofesjonalizowany segment. I możemy znowu zauważyć, że czerwone dzielnice są większe w przypadku ofert biznesowych. Ten klaster high-high jest o wiele większy, co nam sugeruje, że znowu to są te oferty biznesowe, które głównie odpowiadają za tą ogromną koncentracją Airbnb w tych dzielnicach. I podobna jest sytuacja w Londynie oraz w Berlinie. Szczególnie w Londynie fajnie widać, że o ile te single listings tworzą mniejsze klastry czerwone, to w przypadku tych profesjonalnych one stworzą jeden duży blok. I ta metodologia również pozwala nam na zbadanie relacji przestrzennych pomiędzy różnymi zmiennymi. Czyli możemy zbadać, jaka jest relacja między gęstością Airbnb a gęstości atrakcji. I w tym przypadku jeszcze warto również skoncentrować się na inny typ klastry, na takie szaro-niebieskie klastry, gdzie jest niska koncentracja Airbnb, a jest wysoka koncentracja atrakcji. Czyli ta korelacja w tych obszarach jest ujemna. I już zbliżając się do końca, jak porównujemy w Barcelonie single listings do ofert biznesowych, to znowu widzimy, że głównie Airbnb, te oferty biznesowe stworzą te czerwone klastry w centrum, że ich jest znacznie więcej, czyli relacja między profesjonalnych Airbnb i atrakcji jest wyższa niż w przypadku single listings. Szczególnie to widać też w Londynie, w Berlinie i w Londynie również. Czyli w Londynie też widać, że na przykład te klastry jasno-niebieskie w przypadku single listings jest ich znacznie więcej niż w przypadku profesjonalnych. Czyli to są te okolice, gdzie powinno być dużo Airbnb ze względu na duże koncentracje atrakcji, ale ich nie ma. Czyli konkludując, w moich badaniach wyłania się taki obraz, że no Airbnb to głównie to są całe mieszkania, które należą do profesjonalnych gospodarzy i to szczególnie jest prawdą w Warszawie, że cenowo one są zbliżone do usług hotelowych, czyli jest wysoka substytucyjność, wysoka konkurencja, że dostępność atrakcji turystycznych jest bardzo istotną determinantą zarówno cen, jak i lokalizacji lub gęstości ofert i że szczególnie te profesjonalne gospodarze są odpowiedzialni za tą silną relację do atrakcji. I jako już bardziej taki starter do dalszej rozmowy, to ma dosyć istotne wyniki dla miast,
Czyli no z jednej strony wynik oznacza to, że ta nadmierna koncentracja Airbnb w centrum również będzie się przekładać na dzielnice bardziej peryferyjnych, gdzie jest dobry dojazd do atrakcji lub jest duża obecność na przykład barów. Czyli to są te okolice, gdzie otwiera się taki przestrzeń do inwestowania, są nieco niższe koszty mieszkań, a z drugiej strony są wysoki premium za noclegi w tych okolicach. Drugi punkt istotny to jest właśnie ta rola profesjonalnych gospodarzy. Być może warto by było w taki sposób regulować rynek długoterminowego najmu, gdzie rozróżnimy między profesjonalnymi graczami a nieprofesjonalnymi. No i ostatni wątek, co warto mieć na uwadze, że nie do końca jest uregulowany kwestia podatkowa, czyli w jaki sposób Airbnb się rozlicza z miastem, w jaki sposób gospodarze się rozliczają z miastem i czy te wiemy, że Airbnb konkuruje z hotelami, ale czy ta konkurencja jest na równych zasadach? To też jest taką ważną kwestią. I prezentacja opierała się na różnych badań, szczególnie na moich artykułach, z czego pierwsze dwa pozycje są już dostępne. Trzeci artykuł powinien się okazać lada dzień, czekam na wydawnictwa, a czwarty artykuł właśnie jest takim pracy w toku. Zachęcam do czytania już tych opublikowanych. Więc dziękuję bardzo za... Mam nadzieję, że nie przeciągnąłem prezentację. Wielkie dzięki, Krzysztof, i o komentarz zgodnie z naszym programem, z seminarium, poprosimy Joannę Erbel. Dzień dobry Państwu, dziękuję Ci też, Krzysztof, za prezentację i że w ogóle zajmujesz się tym tematem, bo chyba jesteś jedyną osobą w Polsce, która śledzi go od kilku lat tak uważnie. I pamiętam, jak pierwszy raz tutaj trochę taki paradoks, który też dużo powie o tym, jak podchodzimy do tematu w Polsce. Jak pierwszy raz usłyszałam o tym, że robisz to badanie od Piotra Szostaka, który wiedział, że miasto stołeczne Warszawa zamówiło taki raport. I potem przez kilka dobrych dni szukaliśmy odpowiedzi, które biuro. I okazało się, że moja tam pierwsza intuicja, że tak jak w innych miastach powinno to robić Biuro Polityki Mieszkaniowej, no bo to tak jak mówisz, prawda, zabiera się pewną istotną pulę mieszkań z konkretnych dzielnic, że to mieszkalnictwo powinno być tym głównym punktem odniesienia. Okazało się, że wcale nie. Że w Warszawie i w ogóle w Polsce głównym punktem odniesienia jest rynek turystyczny i ten wątek, prawda, na którym skończyłeś, czyli że Airbnb i inne formy najmu krótkoterminowego w podobnej formule są w Polsce postrzegane jako zagrożenie dla pewnej konkretnej branży, czyli branży hotelarskiej. Bo gdzieś tam w sednie, wciąż w sercach wielu osób istnieje przekonanie, że mamy dowolne prawo do dysponowania swoją własnością prywatną, więc jedyny sposób, żeby ograniczyć to prawo, to jest mówienie o nierównej konkurencji. Tak? I to jest jakaś taka bolączka, którą tutaj mamy, która pokazuje, że my rozmawiamy o tym, o Airbnb w takim bardzo neoliberalnym paradygmacie, więc jest to zupełnie inna dyskusja niż jest to dyskusja w innych miastach stołecznych, Amsterdamie, Barcelonie, Wenecji, z której wywodzi się Airbnb, o którym zaraz powiem. I w ramach też dalszego wstępu do dyskusji chciałabym tutaj Wam opowiedzieć o tych dwóch wątkach. Jeden to jest wątek mieszkaniowy, drugi to jest wątek tak zwanego kooperatywizmu platformowego, czyli alternatyw dla tych globalnych rozwiązań. Ale zanim to, mam do Ciebie dwa pytania, czyli może takie uwagi metodologiczne, bo Ty używasz takiego pojęcia, które się nazywa atrakcje turystyczne, prawda? I porównujesz miasta, które są bardzo różne. I troszeczkę inną specyfikę ma Paryż, inną specyfikę ma Warszawa, gdzie jak turyści i turystki tutaj przyjeżdżają, to poza tym, że większość ruchu turystycznego w Warszawie to są osoby przyjeżdżające w celach biznesowych, to pozostałe grono najprawdopodobniej porusza się dokładnie tam, gdzie są te lokale, czyli w centrum i trochę na Pradze Północ.
Berlin tutaj jest zupełnie innym miastem, tak? Znaczy jest miastem, do którego przyjeżdża się nie po to, żeby obejrzeć Bundestag czy pochodzić po centrum, którego tam praktycznie nie ma, tylko żeby pobyć, pomieszkać, skorzystać z pewnego stylu życia. Więc wydaje mi się, że to jest taka rzecz, na którą mógłbyś zwrócić uwagę, prawda, kim są te osoby, które przyjeżdżają. Tak bardzo tutaj nie mówisz za dużo o osobach, które korzystają z tej oferty, ale możliwe, że to jest jakiś silny profil socjologiczny, też profil wiekowy. Też ciekawe jest, jak to zmieniło się po pandemii, bo pojawiło się już kilka lat temu takie pojęcie jak digital nomads, tak? I zwykle były to osoby z branży IT, które na hamaku w Kambodży pisały programy dla Doliny Krzemowej. Teraz jest to troszeczkę inaczej, ludzie zaczęli migrować pomiędzy miastami i są na przykład migracje do Trójmiasta, którego akurat tutaj nie masz na liście, ale to są takie migracje, które wynikają z nadmiaru smogu w środkowej i południowej Polsce. Tak? Znaczy zdarzają się ludzie, którzy po prostu wyjeżdżają na tydzień. I to też był taki efekt pandemii, gdzie okazało się, że przez to, że nam się zmieniają style pracy, to sensowne wydaje się pojechać do innego miasta i mieszkać w jakimś mieszkaniu, niż mieszkać w hotelu, no bo to jest zupełnie inne doświadczenie, tak? Bycie cyfrową nomadką i mieszkanie w hotelu, znaczy to jest dosyć uciążliwe, a co innego, prawda, mieszkanie w takim Airbnb czy nawet Airbnb. Druga taka uwaga, która też mi przyszła do uwagi do głowy przy okazji porównania Berlina i Warszawy, tutaj paryski rynek mieszkaniowy znam zbyt słabo, to jest to, że bardzo możliwe, że struktura własności lokali mieszkalnych wpływa na to, co ci trafia do oferty. Tak? Berlin jest miastem, gdzie gro tych dużych kamienic to są kamienice, które są własnością korporacji, które wynajmują te mieszkania w najmie długoterminowym, często dlatego, że muszą, bo trudno jest rozwiązać te umowy. Ale to jest troszeczkę inna sytuacja niż jak masz w Polsce pokolenie baby boomersów, czyli pokolenie wyżu demograficznego, które w tym momencie likwiduje swoje oszczędności i wkłada je na rynek mieszkaniowy i ma do podjęcia tą decyzję, czy wynająć to mieszkanie długoterminowo, czy wynająć to mieszkanie w modelu najmu krótkoterminowego, co wiadomo, że gwarantuje tam wyższe przychody, zwłaszcza w odpowiednich miesiącach. Teraz jest pandemia, więc trochę inaczej się zarządza tym ryzykiem. Tutaj wszyscy wiemy, bo pewnie obecnych czytaliśmy artykuły o tych mieszkaniach, które wróciły na rynek. Więc to też jest taka rzecz, do której mógłbyś się przyjrzeć, czyli jak struktura własnościowa wpływa na to, co się pojawia na ofercie, bo możliwe, że tam, gdzie masz te pustki w Berlinie, no to tam po prostu nie ma takich mieszkań, które potencjalnie mogłyby trafić, czyli że byłby to dodatkowy czynnik, poza tym takim czynnikiem atrakcji turystycznych. I to tyle tam w ramach takiego komentarza do prezentacji. A do dyskusji chciałabym tutaj wrzucić dwa wątki, bo jeden to jest wątek mieszkaniowy, czyli takie pytanie, które musimy sobie postawić, czy mamy prawo do dowolnego korzystania ze swojej własności prywatnej i w jakim zakresie. Tak, znaczy, to znaczy, czy w sytuacji, kiedy wiemy, że mieszkań brakuje, czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić taki model, w którym lokale mieszkalne musiałyby być wynajmowane na cele mieszkaniowe, czyli w ramach długoterminowego najmu, albo w jakimś innym modelu społecznie wspierającym jako, nie wiem, tymczasowe mieszkania dla migrantek, migrantów, czy osób, które znalazły się interwencyjnie w sytuacji kryzysowej. Tak, znaczy, a jeżeli godzimy się na to, że istnieje ten najem krótkoterminowy, to w jaki sposób tworzyć tą drogę środka? Tak? I tutaj taką ciekawym pomysłem jest ta alternatywa wyrosła z Wenecji, czyli Airbnb, gdzie zbieżność nazwy nie jest przypadkowa, prawda? Jest to bezpośrednie odniesienie do największej platformy, którą badasz, z tą literką F, która brzmi bardzo radykalnie, jest przedstawiana jako radykalna, ale tak naprawdę jest taką możliwą do przyjęcia alternatywą, która
przypadku bycia właścicielem albo właścicielką, albo odbiorcą, odbiorczynią tego mieszkania, tym takim indywidualnym, czyli tym, o którym się zaczęło to sharing economy, to zmienia niewiele, ale z punktu widzenia miasta zmienia bardzo dużo. I tutaj chciałabym Państwu pokazać taki slajd pokazujący schemat, w którym działa Airbnb. Teraz jakby ktoś tu mi pokiwał głową, na przykład Krzysztof albo pan Piotr, czy widać slajd? Widać? Dobrze, widać, nie słychać, że widać, ale widać. To jest taki slajd, który pokazuje, jak działa Airbnb. I Airbnb to jest jedna z platform, które wychodzą z założenia, że postęp jest czymś, czego nie da się zahamować, trzeba po prostu stworzyć dla niego społeczne alternatywy. I to zjawisko jest szeroko nazywane kooperatywizmem platformowym, który zresztą bardzo fajnie opisał mój kolega z Koptech Hubu, Janek Zygmuntowski, w takiej książce, która właśnie ma dodruk, więc mogę pokazać, Kapitalizm sieci. Bardzo Wam polecam. I tam jest takie bardzo fajne zdanie, które chciałabym tutaj Wam przeczytać, gdzie Janek pisze, że głównym założeniem platformowego kooperatyzmu jest zatem skopiowanie technologicznego serca nowych platform cyfrowych, mediów społecznościowych, rozwiązań gospodarki współdzielenia, portali dla freelancerów, rynków e-commerce, oprogramowania sprzedawanego w trybie software as a service i wielu innych, przy jednoczesnym przeprojektowaniu algorytmów i struktury własności tak, aby stała się transparentna, demokratyczna i z zasady redystrybuująca nową tworzoną wartość. Czyli tu jest trochę pytanie, prawda, postawione inaczej, tak? Znaczy zakładamy, że idea gospodarki współdzielenia, którą cytowałeś na początku, została ukradziona, tak? I trzeba ją odebrać, korzystając, tworząc po prostu kopie technologiczne i zakorzeniając je lokalnie w społecznościach albo też w systemach miejskich. Tak, bo ten model jest Airbnb jest spółdzielnią, na której zapleczu to też są banki spółdzielcze, szeroka społeczność, ale też bardzo ważne jest tutaj zaangażowanie miast. Zresztą bardzo ciekawa jest inicjatywa z zeszłego tygodnia z Marka Scholza i Renaty Niewiteckiej, radnych Warszawy, którzy zasugerowali, żeby Miasto Stołeczne Warszawa podjęło współpracę z Airbnb. I tutaj na tym slajdzie widać, po co podejmować tą współpracę, tak? I tutaj kluczowe jest to miejsce, gdzie tutaj machamy myszką, czyli krzyżykiem, czyli że społeczność również korzysta i że zysk platformy to 15% jest liczony po połowie. Jest przeznaczany na szeroko rozumiany, zrównoważony rozwój. Co to znaczy w praktyce? Każde z miast decyduje we własnym zakresie. Czyli na przykład, jeżeli wyobrażałabym sobie takie Airbnb wchodzące do Warszawy, to na pewno byłoby zgodne ze strategią rozwoju Warszawa 2030, pewnie nie byłoby zgodne z ideą budowania centrów lokalnych i opiera się na takiej logice, że jeżeli dzieje się jakaś inicjatywa, która korzysta z tego bogactwa, jakim jest miasto i miejskość, to powinna się sama opodatkować. I ten model, który tutaj widzicie, to jest taki model, który został skierowany właśnie w tym takim neoliberalnym paradygmacie, mówiący tak, macie tą samą ofertę, ale macie wolny wybór, czy całość zysków czerpie platforma, czy całość, czy te zyski są dzielone pomiędzy platformę i lokalną społeczność. Wtedy jest zupełnie inne podejście do tego segmentu rynku. Tu też są elementy związane ze zrównoważonym rozwojem i ze zrównoważoną turystyką, czyli to, o czym pewnie Piotr Wójcik mówi więcej tutaj też powiedzieć, czyli o dzieleniu się danych z samorządami, bo tu jest kwestia, prawda, tego zarządzania danymi, że te kooperatywne, czyli spółdzielcze platformy zakładają, że ich celem nie jest zdobywanie danych, które potem agregują, tak, czyli nie są jak na przykład taki przykładowy Uber, który wchodził do coraz to kolejnych miast, przepalając ogromne ilości pieniędzy po to, żeby zbierać dane po prostu, które pewnie mogą się przydać do różnych rzeczy, na przykład do szkolenia transportu autonomicznego. Tutaj jest przekonanie, że
poza tym, że robimy coś bieżące, dobrego, czyli dzielimy się zyskami, to też dane, czyli tak de facto waluta przyszłości też zostaje lokalnie, to znaczy, że społeczność, miasto, samorząd ma kontrolę nad tymi danymi. Druga rzecz, to działamy zgodnie z lokalnymi regulacjami, czyli platforma mówi, nie hakujemy systemu, tak? Chcemy grać fair, chcemy z wami rozmawiać. I to jest kwestia, nie jest, to jest miękkie zalecenie, czyli jeden gospodarz, jedno mieszkanie, czyli mile widziane jest, więc tu jest też takie narzędzie, można powiedzieć, miękkiej presji społecznej, mówiące, ok, chcecie podejmować te swoje mieszkania i tutaj ważne, że mieszkania, a niekoniecznie tylko pokoje, tak jak w tym, prawda, bazowym założeniu, że to na początku był tylko swój pokój i to jest ok, prawda, ale nie spekulujcie, tak? No i ta kwestia, prawda, że ten cały model to jest model, który buduje też lokalną społeczność, ma ale lepsze warunki też zatrudnienia, nie jest to anonimowa korporacja, która jest takim coraz to silniejszym, można powiedzieć, bytem, bo im coś jest bardziej globalne, prawda, tym jest mniej podatne na regulacje lokalne, więc ten wątek spółdzielczy zakorzenia to też z lokalnej społeczności i sprawia, że te platformy zwykle chętnie negocjują z lokalnymi samorządami. No i tutaj jest tam wspieramy lokalność, czyli ta lokalność i zamknięty obieg dóbr, czyli pokazywanie, że warto tworzyć modele gospodarcze w oparciu o, no, o coś, co można by nazwać taką polityką bioróżnorodnościową, proklimatyczną, gospodarczą, tam różne, z taką, która jest nakierowana po prostu na wspieranie lokalnej gospodarki. I to jest jakoś tam ciekawe, bo to wydaje mi się, że to idzie troszeczkę w poprzek tego, od czego wyszliśmy, prawda? Czyli nie zadajemy sobie tego pytania, czy jest to gospodarka współdzielenia, czy jest to kapitalistyczny wytwór neoliberalizmu nastawiony na spekulację mieszkaniami, tylko mówimy, ok, jest taka potrzeba, zmieniają się style życia, zmieniają się style turystyki, ludzie nie chcą mieszkać w hotelach, zwłaszcza teraz, prawda, też po pandemii to też się zmieni, no bo większość tych lokali w najmniej krótkoterminowym bardzo często była bezdotykowa, tak? To są skrzynki z kluczami, cyberzamki, więc nie ma tej recepcji, ludzie niekoniecznie chcą wracać do tego starego takiego rynku. Ale też pokazania, że to nie jest tak, że mamy wybór pomiędzy właśnie czymś, co jest oddolne, a czymś, co jest po prostu globalne i korporacyjne. I tutaj też takie wrzucę ostatnio taką refleksję, którą mam, jak rozmawiamy z kolegami, z zarządkami z KOPTHUB-u i innymi osobami o takim wątku restartu spółdzielczości, to jest trochę tak, że my jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie już wiemy, że ta opozycja, gdzie z jednej strony jest jednostka, a z drugiej strony jest państwo, kościół albo duża korporacja, no to jest coś, co sprawia, że jesteśmy jako społeczność na przegranej pozycji, więc trzeba budować ten poziom średni, czyli tworzyć te spółdzielcze alternatywy. I to, czego należy szukać, to jest coś, mówiąc takim językiem chyba marksistowskim, czyli tworzyć pewną syntezę z tych takich dwóch napięć, czyli z jednej strony było to, od czego zacząłeś, czyli ta gospodarka spółdzielenia versus korporacje, ale to też jest działalność społeczna versus robienie biznesu. Tak? I pytanie jest, jak robić biznes zgodnie ze trendami przyszłości skorzystając z najnowszych technologii, wiedząc, że dane to jest waluta przyszłości, że walutą przyszłości też jest zaufanie. I to bym chciała zakończyć tą swoją wypowiedź i mam nadzieję, że wrócimy do tego w dyskusji, bo też jestem ciekawa, co sądzicie. I teraz tylko muszę wyłączyć ekran. Joanna, wielkie dzięki za ten komentarz. Ja jeszcze zanim rozpoczniecie dyskusję, chciałam dodać dwa wątki z naszego Q&A. Pierwsze to jest o kierunek dalszych badań Krzysztofa. Co będziesz badał, jakie wątki będziesz próbował analizować w swoich
kolejnych badaniach. A druga kwestia, która pojawia się w pytaniach, to jest pandemia jako restart, czy też nowy punkt wyjścia do właśnie polityki mieszkaniowej w kontekście tego wynajmu krótkoterminowego. Czy pandemia będzie takim restartem i czy będzie nowym początkiem dla tej polityki mieszkaniowej? To są dwa pytania, które ja wrzucam do Waszej dyskusji i zostawiam Was. Joanno, dziękuję bardzo za te bardzo ciekawe wątki. Bardzo dużo właśnie nowych wątków wprowadziłaś, więc postaram wybrać te najważniejsze, do których mogę coś ciekawego dodać. Czyli faktycznie ten przykład w Airbnb jest ciekawą inicjatywą, która właśnie jest w tym duchu pierwotnym ekonomii współdzielenia i tego typu inicjatywy myślę, że są takim potencjalną odpowiedzią do tych wyzwań. I też ogólnie kooperatywy są bardzo silnie związane nawet w akademickim dyskursie dotyczące ekonomii współdzielenia. Czyli jak zaczynałem uczestniczyć w konferencjach, to zawsze był jakiś panel, który zbadał tych kooperatywów. I tam zawsze była ta dyskusja patrzące bardzo na przyszłość, czyli co może być po tych bolączkach dużych platform. I to, co jest właśnie niezwykle ważne tu i teraz, o czym wspomniałaś, to jest ten aspekt właśnie wykorzystywania danych. Czyli co platformy robią z danymi, a z drugiej strony co miasta wiedzą na temat działalności tych platform. I właśnie w przypadku Airbnb jest taka bardzo duża asymetria, że z jednej strony tych materiałach Airbnb bardzo ciężko się kłaniają te aspekty, których ty pokazywałaś dotyczące Airbnb, czyli konsultacja z dzielnicami, wspieranie lokalnych inicjatyw i podobnie. Natomiast jakby doświadczenie mówią, że to ciężko jest to zweryfikować, a z drugiej strony że jeżeli patrzymy na miasta, to miasta mają bardzo ograniczony wgląd do tego, jak wygląda faktycznie rozmiar platformy i gdzie są te poszczególne mieszkania i dlatego jest w ogóle ciężko to regulować, więc te oddolne inicjatywy, które są właśnie, wykorzystują ten aspekt cyfryzacji, platform i tak dalej, one właśnie wyłaniają się jako taka alternatywa, która jeżeli osiągną sukces, to potencjalnie zaadresują te bolączki. Druga strona, która wspomniałaś o tych aspektach socjologicznych i właśnie szereg takich kierunków badawczych, które związają Airbnb do na przykład strategii mieszkalnictwa. I myślę, że z pewnością to jest taki kierunek, który warto zbadać. Też odpowiadając na inne pytanie publiczności, planuję przygotować taką analizę, która właśnie uwzględnia te zróżnicowania między tymi miastami, czyli czy widzimy jakieś różnice nie tylko względem struktury ofert, ale również jaka jest
jaka jest regulacja w danym mieście i też jaka jest ta polityka mieszkaniowa. I mam nadzieję, że ten projekt się wypali i będziemy mieli ciekawe wyniki. A jeszcze nawiązując do tej kwestii digital nomads i kwestii pandemii, to właśnie jeden taki potencjalny wpływ pandemii zwiastowano przez na przykład Brian Chesky, czyli CEO Airbnb, to jest taki przekierowanie Airbnb z dużych miast na mniejsze okolice, czyli zamiast spędzić te następne wakacje w miastach, gdzie niekoniecznie jest bezpiecznie, czy ten podaż się również przesuwa na mniejsze miasteczka. I właśnie Brian Chesky jeszcze zwiastował też takie wydłużenie tych ofert, czyli pobyt nie tylko na 2-3 dni, ale na przykład na kilka tygodni, żeby również popracować w trakcie tych pobytów. I ja nie tak dawno temu postanowiłem zweryfikować właśnie tych zmian powodowanych przez pandemię, skupiając się na kluczowe miasta, czyli znowu patrzyłem na duże miasta europejskie. I co ciekawe, o ile faktycznie zmalała liczba aktywnych ofert i widać, że jest taki istotny, no nie reset, ale następowało taki jednak ochłodzenie tego rynku, czyli dużo ofert jednak wróciło, przypuszczam, na wynajem długoterminowy i zmalała liczba aktywnych ofert. Z drugiej strony nie nastąpiła w tych miastach, których analizowałem, czyli znowu Barcelona, Paryż, Berlin i jeszcze szereg innych miast, nie nastąpiła jakaś taka gwałtowna zmiana, jeżeli chodzi o strukturę ofert, czyli ani nie nastąpiła na przykład taki gwałtowny przedłużenie tych minimalnych okresów rezerwacji i też nie nastąpiła jakaś taka gwałtowna zmiana, w jaki sposób te oferty są oferowane. Czyli tutaj też sięgnąłem do metod dobrze znanych Piotrze, czyli takich tekst miningowych, i tam patrzyłem, czy na przykład zwiększyło się może udział ofert, które są oferowane jako biura chociażby. I nic takiego nie można było zaobserwować, albo te wyniki przynajmniej nie były na tyle przekonujące. Więc jeżeli chodzi o pandemię, podsumowując, no to z jednej strony jest takie ochłodzenie i te mieszkania zwracają na długoterminowy wynajem, natomiast jakby nie nastąpiła jakaś taki gwałtowny, drastyczna zmiana na tym rynku i jest, myślę, że jest dosyć duża szansa, że jak sytuacja pandemiczna się unormuje, to jednak ten rynek się odżywi i odbije, bo właśnie te dane tak sugerowały, że to nie jest tak bardzo nadszarpnięty. Tak, chyba nie będę teraz więcej wątków zmagać. Tak, to są, myślę, że takie następne kierunki badania i też moje takie przemyślenia na szybko na temat Airbnb, który myślę, że jest naprawdę ciekawym rozwiązaniem. Krzysztof, wielkie dzięki. Ja nie wiem, czy do tej części pojawiają nam się jeszcze jakieś komentarze.
Jeśli już nie ma komentarzy i ze strony gości, i ze strony prelegentów, to poprosiłabym profesora Wójcika o komentarz do prezentacji Krzysztofa. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za głos. Więc ja chciałbym zacząć prowokacyjnie troszkę, nawiązanie do tego, o czym dyskutowaliście wcześniej, pytaniem, czy ekonomia współdzielenia to jest oszustwo? Czy to nie jest tak, no tak jak zresztą Krzysztof pokazał, że większość ofert na Airbnb to jednak są oferty profesjonalne w wielu miastach. No więc pytanie, czy hasło ekonomia współdzielenia nie jest tak naprawdę teraz po prostu nośnym hasłem marketingowym. To dotyczy nie tylko Airbnb, ale też carsharingu na przykład. Tak? To nie jest tak, że jakaś wspólnota kupuje wspólnie samochód po to, żeby się nim dzielić wtedy, kiedy jest potrzebny, tylko mamy firmy, które tego typu usługi świadczą. Więc myślę, że to ta ekonomia współdzielenia została troszkę ukradziona faktycznie, tak jak Joanna powiedziała wcześniej i warto tutaj do tego wątku wracać. A jeśli definicją ekonomii współdzielenia jest udostępnianie niewykorzystanych zasobów, tak jak Krzysztof powiedział wcześniej, no to tak naprawdę no pytanie, czy to jest definicja sensowna, bo do tej definicji pasuje na przykład włożenie pieniędzy do banku na lokatę, więc myślę, że tutaj definicja tego pojęcia ekonomii współdzielenia jest bardzo ważna, żeby to zjawisko sensownie opisać, nie tylko w kontekście mieszkań. Moje uwagi będą się odnosiły bardziej do strony badawczej tych wszystkich opracowań, które na podstawie których Krzysztof przygotował prezentację. I chciałem ogólnie powiedzieć, że przy badaniu to oczywiście kilka elementów jest ważne. Po pierwsze, jasne zdefiniowanie tego, co jest nowatorskie w danym badaniu, bo badań dotyczących Airbnb na świecie jest mnóstwo. Oczywiście w Polsce nie ma ich wiele dotyczących polskich miast, ale na świecie jest ich dużo i pytanie, na czym polega, jaka jest wartość dodana konkretnego badania. To zawsze trzeba jasno sformułować. No i tutaj z tego, co Krzysztof pokazywał w prezentacji, takim wątkiem głównym, nowym, który on drąży, jest podejście empiryczne do rozróżnienia tych takich efektów gospodarzy, powiedzmy, profesjonalnych i gospodarzy prywatnych, posiadających jedno mieszkanie. Bardzo ważne w takim ogólnym jeszcze rzucie z lotu ptaka jest precyzyjne definiowanie pojęć i używanych wskaźników, do czego zaraz też się odniosę. No i warto też zawsze krytycznie odnieść się do ograniczeń związanych z danymi czy zastosowanej metodologii. I teraz mam takie bardziej szczegółowe uwagi dotyczące kilku elementów. Zacznę od koncepcji badania. Właśnie ta definicja profesjonalnego gospodarza. Wydaje mi się, że tutaj warto nie wiem, czy to jest definicja, którą używasz, czy jest wzięte z badań, czy to jest twoja definicja, ale warto nad tym się zastanowić głębiej, bo jeśli ona zresztą się różni w różnych twoich artykułach, Krzysztof, bo w jednych takie mam wrażenie, przynajmniej takie nieścisłości tutaj mi się udało zauważyć, że w niektórych badaniach pokazujesz jako gospodarza profesjonalnego osobę, która ma więcej niż jedno mieszkanie już, a w innych, dzisiaj w prezentacji było business listing, to ci, którzy mają 5 albo więcej ofert. Co powiedzieć o człowieku, który ma duże mieszkanie i wynajmuje 3 pokoje, ale każdy pokój jako osobną ofertę, tak? Czy to jest business listing, czy to jest profesjonalny gospodarz, czy to jest osoba, jakby, czy to jest oferta pojedyncza. Rozumiem, że w takim współdzieleniu chodzi o rzeczywiście współdzielenie, czyli raczej udostępnienie swojego mieszkania czasowo. Tak? Pytanie, czy faktycznie nawet jak ktoś udostępnia jedno mieszkanie, udostępnia je tylko czasowo. Więc ta definicja jest moim zdaniem nieprecyzyjna i warto ją w sposób taki bardzo jednoznaczny, znaczy na pewno przedyskutować, tak, różne aspekty z tym związane. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny element tych badań. Więc to w kontekście konceptu badania. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest, żeby jasno zdefiniować poziom analizy. Dzisiaj pokazywałeś w trakcie prezentacji badania dotyczące zarówno czy przeprowadzone na poziomie pojedynczych mieszkań, badania, na przykład te modele przestrzenne między innymi, oraz badania przeprowadzone na poziomie tych sąsiedztw. Tak? To nie były dzielnice, tylko mniejsze jednostki administracyjne, sąsiedztwa, nie wiem, neighborhoods, jakkolwiek to przetłumaczyć na polski. To może się mieszać, bo teraz pytanie, jak robimy analizę na poziomie
tych neighborhoods, to ty badałeś tutaj gęstość tych ofert na kilometr kwadratowy, ale no inne miary, gdybyśmy chcieli badać na przykład cenę mieszkania, tak, czy cechy tych nieruchomości, pytanie, jak je agregować do tych jednostek, to warto też jednoznacznie zdefiniować. No i tu płynnie chciałem przejść do uwag dotyczących danych wykorzystanych w różnych badaniach. Pokazałeś nam przekrój swoich badań i tam w niektórych badaniach wykorzystywałeś dane z grudnia 2017 roku, to było to badanie dla Warszawy. W innym badaniu, w tym ostatnim, którego miałem przyjemność, okazję też już, który miałem przyjemność obejrzeć, z kolei są dane z sierpnia 2019 roku. Mam trochę wrażenie, że to są specyficzne momenty, tak? Pytanie, czy to są, rozumiem, że to są oferty, które były w danym momencie aktywne, ale pytanie, czy w pobieranych danych, no tam w jednym badaniu pisałeś, że bierzesz pod uwagę obiekty, które były oferowane w sierpniu 2019 i miały możliwość rezerwacji przez następne 60 dni. To jest okres wakacyjny, więc może być tak, że ktoś po prostu ofertę mieszkania tylko na wakacje rzeczywiście daje, a ktoś inny nie. I tu w tym kontekście też powrotu do tej definicji biznesowego gospodarza, czy profesjonalnego gospodarza, warto w takich danych, pobierając je, być może zerknąć na dłuższy okres udostępniania. Być może to zrobiłeś, ale ja jakby tutaj tego się nie dopatrzyłem. No bo taki okres jak grudzień, taki to mamy sylwester, wyjazdy sylwestrowe, czy świąteczne, czy poświąteczne, to jest okres specyficzny, tak samo okres wakacyjny. Pytanie, czy dane, które masz, obejmują tylko informacje o dostępności danej lokalizacji, danego mieszkania czy pokoju, czy również o ilości rezerwacji, tak? Bo nie tylko to, że taka oferta jest dostępna, ale to jak często i jak bardzo intensywnie jest wykorzystywana, też może jakby dać inny obraz zupełnie sytuacji. Tak, może być taka oferta, która leży przez rok, nic nam się nie dzieje, albo przez kilka dosłownie dni w roku jest wykorzystywana. Więc tu kwestia obłożenia być może też jest ważna, a nie tylko oferty, tak, która jest gdzieś tam w serwisie. Tutaj to, o czym wspomniała też Joanna Arbel wcześniej, pytanie o te atrakcje. Tak, jak były definiowane atrakcje? Co to znaczy atrakcje? Tak? Badałeś odległość czy zależność ceny wynajmu od atrakcji. Co to znaczy atrakcje? Po pierwsze, one są różne w różnych miastach. Po drugie, z tego co zauważyłem, ty je brałeś z TripAdvisora i tylko te, które miały przynajmniej jedną recenzję. Dlaczego? Tak? Pytanie, czy oprócz tego, że miał recenzję, to nie brałeś pod uwagę, nie, jaka była ocena danej atrakcji, co to były za atrakcje, jak zdefiniowane, to jest myślę bardzo też ważne. I tu bym chciał przejść do kolejnego jakby wątku, czyli do metodologii. Wspomniałem już o tym poziomie agregacji, że tu warto definiować jednoznacznie, na jakim poziomie agregacji analiza jest przeprowadzana, czy to są dane jednostkowe, czy dane agregowane do tych sąsiedztw. No bo tu na przykład w kontekście modeli przestrzennych to jest ważne też, jakiego rodzaju na przykład mamy możliwość uwzględniania wag przestrzennych. Tak, w modelach przestrzennych może krótko powiem tylko, że bierze się pod uwagę relacje między jakimś zjawiskiem w danej lokalizacji i wartością tego bądź innych zjawisk w sąsiadujących obszarach. Na przykład jak cena mieszkania w tej dzielnicy zależy od liczby atrakcji w dzielnicach sąsiadujących, tak, w uproszczeniu. I tam ważne jest, co to znaczy sąsiadujący, jak my definiujemy to sąsiadowanie, bo na przykład dla danych punktowych, na których też mogły się analizy przeprowadzać, bo te mieszkania to są po prostu punkty na mapie, tak? Dla nich nie można stosować sąsiedztwa wspólnej granicy na przykład, tak? Która jest zarezerwowana tylko dla obszarów, ale to taka uwaga techniczna na marginesie. Wiem, że używałeś w tym ostatnim badaniu właśnie macierzy wag przestrzennych sąsiedztwa. Pytanie, czemu nie innych? Czemu nie przeprowadziłeś analizy wrażliwości wyników na użycie innych definicji sąsiedztwa, na przykład najbliższych sąsiadów, czy sąsiadów w otoczeniu iluś metrów wokół danego
danego punktu. Ten indeks atrakcji troszkę mnie niepokoi, bo ja rozumiem, że on się opiera na badaniu czy literaturze, którą przywołujesz, ale w indeksie dostępności atrakcji bierzesz pod uwagę znowu liczbę recenzji, rozumiem, że niezależnie czy pozytywnych, czy negatywnych, nie ważąc ich na przykład wartością oceny danej atrakcji i dzielisz to przez odległość do atrakcji, ale dalej, tak jak zresztą dziś w prezentacji pokazywałeś na przykładzie, mówisz, że ten indeks ma skalę do 100, co wprost nie wynika z definicji, którą podajesz, czyli tutaj jakby jest pewna niespójność, nieprecyzyjność podania wskaźników, których używasz. To jest ważne, zwłaszcza wtedy, kiedy chcesz pokazać, jak bardzo ta atrakcyjność wpływa na cenę, tak, że tam powiedziałeś, że wzrost tego indeksu o 10 dla Paryża daje nam wyższy koszt noclegu dwóch nocy o 56 euro. No nie do końca mi się to tutaj spina. W takim sensie jest to moim zdaniem nieprecyzyjnie opisane. Wydaje mi się też, że bardzo fajnie byłoby, znaczy wszystkie modele przestrzenne, których używasz, znaczy pokazałeś wyniki modelu przestrzennego Darbina, w artykule było ich więcej, w tej pierwszej wersji, którą ja oglądałem, natomiast każdy z tych modeli zakłada relacje liniowe. Nawet wyniki, o których mówiłeś, mogą sugerować, że te relacje nie są liniowe. Mówili, że większość lokalizacji, większość ofert Airbnb jest nie dalej, co 3/4 jest w odległości do 2 km od najbliższej stacji metra. Co może oznaczać, że tak naprawdę do tych 2 km to może odległość ma znaczenie od stacji metra, ale potem jak już jest dalej, to nie ma znaczenia jak daleko, czy 3 km, czy 5, czy 20. Więc zależność między na przykład lokalizacją atrakcji czy restauracji, a ceną czy zagęszczeniem tych ofert Airbnb może nie być liniowa, więc tu modele nieliniowe, jakieś algorytmy uczenia maszynowego wydaje mi się, że byłyby ciekawe i nawet zrobiłem taki szybki przegląd dzisiaj rano. Są stosowane nawet takie algorytmy jak boostowane drzewa decyzyjne, cokolwiek to znaczy, na razie nie wnikajmy w szczegóły, do takich przestrzennych analiz. Więc to jest, myślę, ciekawy wątek metodologiczny do pociągnięcia i coś, o czym też wspomniałeś, analiza tekstu, tak, bo my, znaczy analizujesz, rozumiem, w modelach pokazujących, co wpływa na cenę tych ofert, charakterystyki tych lokalizacji, mieszkań czy pokoi, ale część tych charakterystyk tak naprawdę nie jest wprost podana, nie jest wylistowana, tylko może być w opisie, tak, albo opis może tak się komuś podobać, że taka pozornie nieatrakcyjna lokalizacja jednak będzie często wybierana, więc wydaje mi się, że to też jakaś taka analiza tekst miningowa, próba odkrycia czy wyciągnięcia nowych cech, charakterystyk być może z opisu nieruchomości, z tych opisu tych lokalizacji, tych mieszkań będzie ciekawa. Mam też uwagę do wyników, tutaj już takie bardziej techniczne, mówiłem o tych modelach przestrzennych, tam na wykresach pokazujesz wartości parametrów modelu, czy wartości efektów pośrednich czy bezpośrednich, bo tutaj też przy modelach przestrzennych je się interpretuje troszkę inaczej niż modele takie klasyczne regresji, więc też taki sygnał, że tutaj warto pamiętać, że tu interpretacja jest inna i zwłaszcza jak porównujesz wyniki tych modeli z modelem tradycyjnej regresji liniowej, to warto o tym pamiętać, że tutaj to należy inaczej brać pod uwagę. Zastanawiam się też, czy to jest prowokacyjne też pytanie, takie może na zakończenie. Na jakie pytanie badawcze odpowiada ten bivariate Moran indeks? Tak? Ten indeks Morana pokazuje autokorelację przestrzenną, natomiast ten dwuzmienny, powiedzmy dwuzmiennowy, pokazuje korelację między dwoma zmiennymi w przestrzeni teoretycznie. No i teraz pytanie, czym on jest lepszy od zwykłej korelacji, kiedy policzymy dwie zmienne, tak, w każdą w lokalizacjach przestrzennych i policzymy po prostu zwykły współczynnik korelacji Pearsona. Dlaczego taka miara, jaka jest jej zaleta w porównaniu z tradycyjnymi metodami?
Jako ciekawostkę też tutaj chciałem też powiedzieć, nie wiem, czy znasz dane Facebooka. Facebook zrobił takie mapy gęstości zaludnienia, bardzo, bardzo dokładne, gdzie dla właściwie całej powierzchni świata są dane dla kwadratów o boku 30 metrów na 30 metrów kwadratowych. Są na podstawie Facebook, danych z Facebooka tam policzone właśnie takie przybliżenia gęstości zaludnienia. Być może to by też była fajna cecha do sprawdzenia, jak lokalizacje tych ofert Airbnb mają się nie tylko do położenia atrakcji turystycznych, ale może gęstości zaludnienia, tak? Czy jest tutaj jakaś taka wyraźna relacja? I to właśnie w takim bardzo szczegółowym ujęciu. Te mapy pokazują nie tylko gęstość zaludnienia ogółem, ale także w podziale na cechy, nie wiem, kobiety, mężczyzn, dzieci do 5 lat, tam jest młodzież, osoby starsze, co może troszkę też dać ciekawe tutaj, myślę, po pierwsze pozwolić na postawienie ciekawych pytań badawczych i dać interesujące wnioski. Także tyle z mojej strony, jeśli chodzi o komentarze. Mam nadzieję, że starałem się, żeby nie były zbyt techniczne. Mam nadzieję, że mi się udało. Dziękuję bardzo. Piotrze, ja dziękuję za ten komentarz. Mamy jeszcze troszeczkę pytań na naszym Q&A, ale te postaram się zadać na koniec naszej dyskusji. Rozumiem, że ty, Krzysztof, będziesz się teraz odnosił do komentarza Piotra. Joanna, jeżeli chciałabyś też dodać coś do tej dyskusji, to proszę daj znać. Natomiast ja na koniec zamknę naszą sesję pytaniami od publiczności. Tak, Piotrze, bardzo dziękuję za szczegółowe sugestie i komentarze, bardzo cenny feedback. Daje dużo do myślenia i zrobiłem sobie notatki. Pewnie nie będę mieć czas, żeby wszystkie elementy szczególnie omawiać, ale bardzo chętnie bym z Tobą wymieniał informacje i bardzo chętnie bym się dyskutował bardziej szczegółowo, szczególnie te pomysły, które już idą w przyszłość, typu używanie machine learningu, jakieś nowe datasety. Myślę, że to są bardzo ciekawe wątki, których bardzo chętnie bym eksplorował. A jeżeli chodzi o kilka takich pytań, które się pojawiały, jak czytałaś te prace, to no, faktycznie jest pewna taka niekonsekwencja, jakby nie byłem do końca konsekwentny w przeciągu pisania wszystkich tych prac, jeżeli chodzi o rozróżnienie tych profesjonalnych, nieprofesjonalnych gospodarzy. To trochę się zmieniło w płaszczyźnie czasy i to głównie wynika z tego, że szczególnie w tym pierwszym etapie moich badań głównie skorzystałem ze skrapowanych danych, czyli Łukasz Nawarro, razem działaliśmy, stworzyliśmy te skrypty, zbieraliśmy te dane i nasza wiedza na temat całego rynku to jednak było ograniczone z tym, co udało nam się wyłapać przez przeglądarkę. I właśnie dlatego na początku nie mieliśmy całkowitej informacji, jak często dana oferta była wynajmowana na przykład. I teraz w tym ostatnim badaniu, które czytałeś, tam z kolei już skorzystałem z danych, które zostało zbierane przez platformę Inside Airbnb, taka oddolna inicjatywa, co miesiąc skrapują dane i mają takie szczegółowe dane na poziomie listingów, powtarzalne, co miesiąc to zbierają. Jeżeli mamy na przykład innych badaczy obecnie albo studentów, to zachęcam ich do eksplorowania tych danych, bo one są dostępne dla wszystkich.
I właśnie tam jest większy potencjał, żeby zrobić te definicje bardziej skrupulatnie. Natomiast też nie mamy tam informacji odnośnie liczby rezerwacji, tylko znowu możemy się opierać albo nad analizą kalendarza, czyli w jaki sposób się zmieniało, czyli znowu taki trochę data science'owy szczegół, że też zbierają dane z kalendarzyka i wiemy, które dni były zablokowane, natomiast nie wiemy, czy one były zablokowane z tego powodu, bo na przykład przez booking.com było to mieszkanie wynajęte, czy dlatego, bo faktycznie przez Airbnb było wynajmowane, więc nadal mamy taki jakby nie mamy taki jeden do jeden metody, który by nam podpowiadał, ile było konkretnie bookingów za daną usługę. Więc to, co na pewno postaram zrobić do nowego badania, to jest właśnie jakaś taka bardziej skrupulatne uzasadnienie, dlaczego ten limit postawiłem na ten 5. I postaram to jakoś bardziej uzasadnić. Czyli to jest dotyczące tych definicji. Tak, miałeś tutaj sugestie co do tego indeksu oparty na TripAdvisora. Tam z kolei te atrakcje pochodzą z jednej kategorii, czyli Things to Do, który zrzesza i muzea, i na przykład parki. Jakby tam jest taki dosyć szeroki wachlarz tych atrakcji. I właśnie literatura jest w takim zakresie mieszana, że na przykład jakiś ten badacz, którego cytujemy, on właśnie arbitralnie ustanowił, że musi być przynajmniej 10 komentarzy na przykład do atrakcji. I my w zależności od badania znowu robiliśmy inne rzeczy. Tam w tym indeksie, którą prezentowałem, tam założyliśmy, że musi być więcej komentarzy niż pierwsza kwartyla chyba tych komentarzy, coś takiego. I owszem, to jest o tyle uproszczone, że tym bardziej mierzymy, gdzie turyści idą, a nie atrakcji, które faktycznie są wysoko ocenione, bo nie braliśmy pod uwagę ocen. Czyli to jest taka, myślę, że sugestia, która pozwalałaby na dalsze eksperymenty i być może nad inną miarą, która bardziej odzwierciedla te preferencje turystów, nie tylko liczbę komentarzy, co z jednej strony dla mnie sygnalizuje, które są te okolice, gdzie one idą, a z drugiej strony może faktycznie jest, może mogą być atrakcje, gdzie jest dużo negatywnych ocen i tak naprawdę one nie wpływają pozytywnie na tą cenę. Czyli to jest taki element znowu, który wydaje mi się, że to jest bardzo słuszna uwaga. Wspomniałaś jeszcze o wag przestrzennych i faktycznie w tych regresjach przestrzennych używaliśmy dużo różnych wag tam i na podstawie dystansu i na podstawie najbliższych sąsiadów. Natomiast w tym badaniu, gdzie mamy te neighborhoods, tam właśnie nie za bardzo byłem pewny, jaka jest najlepsze podejście, więc wzorowałem tą pracę nad taką wpływowym artykułem pod kilku lat, gdzie zbadali Barcelonę właśnie z tymi local moran, bivariate moran i trochę replikowałem tą metodę, dodając jakieś nowych elementów, takich jak odróżnienie profesjonalnych i nieprofesjonalnych. Natomiast właśnie tutaj
może bardziej już po seminarium, jakbyś mógł mi dać kilka takich typów, czy to podejście jest poprawne, to byłoby bardzo cenne, żeby ten artykuł stał się właśnie bardziej robust i żeby było tak do takiego, gdyby było jeszcze bardziej poprawna ta metodologia. Chyba z tym takich więcej takich bieżących rzeczy nie ma, które wydaje mi się, że wszystkich by interesowało, więc dziękuję jeszcze raz Piotrze i Joanno. Myślę, że bardzo, bardzo fajne uwagi i dużo do myślenia do następnych badań również. I tak, i może macie coś do powiedzenia i Weronika, może coś podpowiesz dotyczące jeszcze Q&A. Ja może jeszcze zanim oddamy głos naszym koreferentom, dodam dwa pytania, a właściwie trzy, które pojawiły się na naszym Q&A-u. Pierwsze to jest pytanie o metody. Jakie metody są stosowane do badania grup docelowych, czyli użytkowników, w celu określenia tych funkcjonalności platformy Airbnb? A drugie pytanie to jest pytanie do Joanny Erbel. Czy można określić odgórnie, które funkcjonalności w platformach Airbnb są kluczowe lub mają wysoki priorytet dla rynkowego sukcesu takich platform? Chodzi tutaj głównie pytającemu o relacje pomiędzy kluczowymi funkcjonalnościami platformy a jej wykorzystywaniem. I jeszcze jedno pytanie, to jest pytanie o działania motywacyjne, jakie stosuje się w stosunku do użytkowników platform Airbnb w celu ich aktywowania do częstszego korzystania właśnie z platformy. I pytanie skierowane do wszystkich panelistów. I to są chyba wszystkie pytania, które mieliśmy dzisiaj na naszym Q&A-u. Ja zostawiam Państwu, naszym panelistom, prelegentowi przestrzeń do dyskusji i to już będzie ostatni element naszego seminarium. Okej. Czy Weronika, czy mogłabyś powtórzyć może pierwsze pytanie, które jak rozumiem jest dla wszystkich? Sekundkę, daj mi chwilkę. Pytanie, które jest skierowane do wszystkich panelistów, to jest pytanie o metody, które są stosowane do badania grup docelowych, czyli użytkowników w celu określenia odpowiedniej funkcjonalności platform Airbnb. Czyli jak wygląda w praktyce ten proces badawczy użytkowników platform Airbnb. Ja nie wiem, czy to jest pytanie, które znajduje się akurat w zakresie Twoich zainteresowań, ale to jest pytanie, które padło na naszym Q&A-u. Mm-hmm. Tak, no to co myślę, że fajne pytanie, to co mi przychodzi od razu do głowy, że jakby ja osobiście nie zajmowałem się z tym consumer side, ale są takie badania, czyli może to nie jest jednoznacznie taki bezpośredni odpowiedź na pytanie, ale są pytania, które właśnie zmapują te preferencje konsumentów. Na przykład był taki bardzo ciekawy artykuł, który podpowiadał, jakie są preferencje konsumentów, czy na przykład pojechaliby na jakiś wyjazd, jeżeli Airbnb nie byłby dostępne. Artykuł się skupiał na tą konkurencją hotele i Airbnb. I właśnie ten główny wynik artykułu był taki, że ogólnie dwa trzecie użytkowników raportowało sytuację, kiedy nawet bez Airbnb by podejmowaliby tego wyjazdu i skorzystaliby z hotelu, czyli znowu wracając do tej kwestii substytucyjności, że te preferencje się nakładają. Natomiast niewątpliwie istnieje ten 1/3 nowych use case'ów, że po prostu by się nie odbywało ten wyjazd.
Więc to taki szybki na hot take, bo jeżeli chodzi o jakieś testów platformy, to tutaj nie mam jakby taką bardzo aktualną wiedzę. Okej, wielkie dzięki. Ja rozumiem, że nasi koreferenci odniosą się jeszcze do tych pytań, które mieliśmy na Q&A. To może ja. Nie wiem, czy ja umiem dobrze odpowiedzieć pytanie na to pytanie o te platformy, co decyduje o ich sukcesie, bo nie jestem badaczką UX-u, więc nie wiem po prostu, jak tam dokładnie trzeba poustawiać wszystko, żeby będąc bookingiem wygrać z Airbnb i w drugą stronę. To, o czym mówiłam, to raczej wywodzi się z takiego przekonania, o którym pisze Richard Thaler, mówiąc o architekturze wyboru, prawda? No, że ludzie wtedy będą mieli prawdziwy, łatwy wybór, nieheroiczny w podejmowaniu etycznych decyzji, wtedy, kiedy one będą łatwo dostępne. Tak, no to jest trochę tak jak z jazdą na rowerze. Jeżeli przejazd z punktu A do B w mieście na rowerze wiąże się z poczuciem zagrożenia życia, tak, no to odpowiednio mało osób będzie rowerowi jeździć. Tak samo jest w przypadku promowania alternatyw dla korporacyjnego najmu krótkoterminowego. W momencie, kiedy nie mamy alternatywy, to wymaganie od ludzi niekorzystania z tych platform, albo na przykład korzystania z hoteli, które też nie są wygodne, nie dla wszystkich wygodnym sposobem do podróżowania, jest pewną formą heroizmu i sprawia, że jest to niszowy wybór. Dlatego właśnie mówiłam o tym, że to, co należy robić, promując alternatywne rozwiązania, to jest to dbać o jakość i uczyć się od swoich, można powiedzieć, przeciwników rynkowych, które pewnie osoby o skrajnych poglądach by nazwały wrogami, i dostarczyć jak najlepszej oferty, żeby ludzie faktycznie mieli do wyboru, widząc dwie oferty, mogli zdecydować, czy zostawiają swoje pieniądze i dane tam, gdzie one są po prostu agregowane przez dużą korporację, czy tam, gdzie dane nie są w ten sposób agregowane, a część ich pieniędzy po prostu zostaje lokalnie. Ja dwa słowa komentarze, jeśli mogę, też do tego pytania o grupy docelowe. Tak naprawdę trudno powiedzieć, bo my znamy tylko stronę podażową tego biznesu, tak? Bo to, co możemy analizować, to są oferty mieszkań czy oferty tych pokoi. No więc nie wiemy, kto z nich ostatecznie korzysta. Czy taką ofertę wybiera samotny mężczyzna, samotna kobieta podróżujący na kilka dni służbowo, czy rodzina z dziećmi, którzy jadą na wakacje albo na weekend, prawda, do Barcelony. Więc takie dane mają tylko właściciele tych platform i to trochę wraca taką klamrą do tego, co na samym początku powiedziała Joanna Erber, tak? Gdyby te dane były otwarte, gdybyśmy mieli wszyscy możliwość wykonywania na nich analiz, również od tej strony popytowej, to byśmy mogli łatwo też określić takie właśnie profile, zobaczyć, jakie są grupy docelowe, jakie oferty oglądał dany zainteresowany, zainteresowana w portalu, co ostatecznie wybrała, i moglibyśmy wtedy modelować, tak, szukać pewnych grup docelowych, starać się je jakoś identyfikować i analizować. Natomiast nie mamy takiej możliwości, bo de facto dane mają czysto podażowy charakter w tym przypadku. Bardzo Wam dziękuję za te komentarze i za to, że przyjęliście nasze zaproszenie i poświęciliście nam środowe popołudnie, właściwie wieczór. Chciałam też podziękować Krzysztofowi za prezentację i oczywiście naszym gościom, którzy słuchali nas i komentowali, zadawali pytania, i jednocześnie zaprosić na kolejne spotkanie, które odbędzie się już za tydzień, 14 kwietnia o tej samej godzinie. Także bardzo zachęcam do udziału i życzę wszystkim dobrego wieczoru.